Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Czwartek 32 tygodnia okresu zwykłego, a to jest kolejny odcinek SOS. Słowo o słowie, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. W ramach pierwszego czytania dzisiaj wsłuchujemy się, karmimy najkrótszym z listów świętego Pawła, fragmentem listu do Filemona, do tego, który również był bardzo bliski sercu Pawła, który towarzyszył Pawłowi. Filemon miał niewolnika o imieniu Onezym, który go okradł i uciekł do Rzymu. I wraz z powrotem Onezyma Paweł pisze list do Filemona, aby okazał mu swoją miłość, swoje miłosierdzie, życzliwość, żeby nie traktował go tak, jak na to sobie Onezym zasłużył, dlatego że Onezym przyjął Chrystusa, przyjął chrzest, stał się chrześcijaninem. I oczywiście z jednej strony, tak też niektórzy bibliści się zastanawiają, ten list jakoś chociaż tak bardzo krótki, no też nic nie wnoszący za bardzo, tak pozornie, ale pisze, bo jest też takim listem prywatnym, wręcz nawet intymnym do Filemona, pokazując jakby i kośla tego docenia wartość tego listu, jakby też ukazującą relację pomiędzy chrześcijanami. Spotkanie z Chrystusem odmienia nie tylko moje życie zewnętrzne, ale moje serce, i też sposób odnoszenia się do ludzi. To jest to, co też zresztą przez te trzy ostatnie dni, w sposób szczególny, kiedy wsłuchiwaliśmy się w list świętego Pawła do Tytusa, uczyliśmy się tych relacji. Bo ten, kto spotkał Chrystusa, kto ma dobrą relację z Chrystusem, to nie może mieć złych relacji z innymi ludźmi. Ten, kto w swoim życiu ukochał Chrystusa, którego spotkał, którego doświadczył, nie może dyszeć jakąś rządzą sprawiedliwości, odwetu wobec innych ludzi. Spotkanie Chrystusa odmienia serce. Odmienia serce, że ja uczę się łaską Pana Boga, bo po ludzku, no to doskonale wiemy, jest to bardzo trudne, ale po Chrystusowemu, Jego łaską, uczę się nieustannie i otwieram się na tą łaskę, by patrzeć na drugiego, mimo wszystko, po bratersku. W takiej życzliwości chrześcijańskiej, w takiej serdeczności, która płynie wprost z krzyża Chrystusowego, wprost ze spotkania z Jezusem. To, jak się odnoszę do innych ludzi, jest takim świadectwem mojego spotkania z Chrystusem. Jakby tą treść dzisiaj otrzymujemy w tym bardzo krótkim liście, intymnym liście świętego Pawła Apostoła do Filemona. I wreszcie Ewangelia, kiedy Jezus zapytany jest, którędy, kiedy przyjdzie Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, gdzie może byśmy powiedzieli koniec świata, ale bardziej skupmy się na tym Królestwie Bożym. Pan Jezus jakby dzisiaj zaprasza nas do tego, żebyśmy nie karmili naszego serca sensacją. My lubimy sensacje. Nie tylko w świecie, ale też w Kościele, kiedy coś się dzieje. I oczywiście wydarzenia w Kościele są bardzo ważne. Jak to nazywamy czasem, takie eventy chrześcijańskie są bardzo ważne. Jeżeli ktoś przyjedzie, jakiś charyzmatyk czy kaznodzieja, warto przyjść, czy jakiś specjalny gość do naszej parafii, czy parafii gdzieś obok. Warto skorzystać z tego daru, charyzmatu w innych ludzi, by się nawzajem ubogacać, by nawzajem budować tą wspólnotę Kościoła. Nie zazdrościć, ale właśnie budować. Problem pojawia się w tym, kiedy my zaczynamy budować swoje chrześcijaństwo tylko na eventach, czy tylko na sensacje. Kiedy szukamy jakichś źródeł, nawet w internecie, popatrzcie, i my też, katolicy, i księża, też z tego nieraz i korzystamy, wystarczy jakiś szokujący tytuł. Gdybym też tutaj zrobił jakiś, teraz nie przejdźmy do głowy, ale jakiś szokujący tytuł tego nagrania, tego SOS, to wtedy jest o wiele bardziej większa wyświetlalność. Szukamy sensacji, szukamy jakichś wydarzenia, bo tam przyjdzie, bo tutaj jakieś objawienie, w którym Pan Jezus czy Matka Boża powiedziała, kiedy będzie koniec świata. Nagle zdradzamy, ujawniamy czwartą, piątą, ósmą tajemnicę fatimską. Jakiś wow. Lecimy. I Pan Jezus mówi, nie szukajcie, czy to przyjdzie z lewa, czy z prawa, czy ze wschodu, czy z zachodu, z południa, czy z północy. I Pan Jezus mówi, ponieważ Królestwo Boże jest wśród was. Łatwo jest gdzieś wyglądać i szukać gdzieś przez stworzach, a trudniej zobaczyć, a to jest sens, zobaczenia Królestwa Bożego, który jest w nas, między nami. Takie mi się uwiło takie zdanie, kiedy przygotowywałem się do tego nagrania, kiedy wsłuchiwałem się to słowo, że Pan Jezus nie daje nam sensacji, że Pan Jezus nie karmi nas sensacją,
ale uczy nas relacji, nie sensacji, ale relacji między wami. Królestwo Boże jest w relacjach między nami, nie gdzieś tam hen, gdzieś nie za górami, za lasami. To nie jest jakaś bozia w przestworze, ale Królestwo Boże, czyli Pan Bóg, czyli ta rzeczywistość najbardziej mistyczna, najbardziej święta, dokonuje się między nami, tutaj w Kościele. W Kościele, który jest tak jakby sakramentem, czyli tym znakiem obecności Pana Jezusa, znakiem obecności Pana Boga. W Kościele, który nie jest instytucją, który nie jest tylko strukturami, który nie jest jakąś rozpiską tytułów i kto tam jest proboszczem, kto jest biskupem, kto jest papieżem, ale Kościół, który jest żywą komórką, żywą relacją pomiędzy nami bliskimi. To jest Królestwo Boże. Bo jak będziemy szukać, będziemy latać, to Pan już mówi, przyjdą takie dni, że chociażbyśmy chcieli coś zobaczyć fascynującego, to nie zobaczymy. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy się troszczyli o to doświadczenie Królestwa Bożego, to doświadczenie Pana Boga między nami i w nas. Nie tylko w takich dodatkowych wydarzeniach, dodatkowych bodźcach, takich sytuacjach ekstremalnych, skandalicznych, szokujących, sensacjach, ale to, co się dokonuje każdego dnia, bo tajemnica Królestwa Bożego dokonuje się każdego dnia między nami, tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie potrafimy się spotkać wspólnie na modlitwie, tam, gdzie potrafimy wspólnie rozmawiać o Panu Bogu, tam, gdzie wspólnie jesteśmy w stanie dokonać czegoś dobrego na chwałę Pana Boga, tam dokonuje się Królestwo Boże. Ono jest w nas. Ono jest w Tobie, ono jest we mnie, ono jest pomiędzy nami. Królestwo Boże, czyli Pan Bóg. Niedaleko, nie coś, co się nie da osiągnąć, co przekracza nasz umysł, ale to, co się dokonuje pomiędzy mną a Tobą, pomiędzy Tobą a Twoim mężem, Twoim żoną, Twoimi dziećmi, Twoim współbratem. Tu jest Królestwo Boże. Tu jest ta cała tajemnica nieba i Pana Boga. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć. Do zobaczenia jutro.